W ostatnim odcinku opowiadałem o tym, jak wybuch superwulkanu Toba 73 tysiące lat temu doprowadził ludzkość na skraj samozagłady. Nasuwa się oczywiste pytanie, kiedy możemy spodziewać się kolejnej takiej katastrofy? Najlepszym kandydatem na to miano jest superwulkan Yellowstone. Mimo iż w Parku Narodowym Yellowstone są liczne gejzery, przez długi czas nikt nie podejrzewał, że cały park jest kalderą gigantycznego wulkanu. A to dlatego, że kaldera ta ma powierzchnię 55 na 80 km. Znajdując się w niej, widać płaski teren, co przeczy naszej wizji wulkanu. Ostatni wybuch pojawił się tam 640 tysięcy lat temu, kiedy to wrócone zostały tysiące kilometrów sześciennych lawy. Wedle naszej wiedzy, superwulkan ten wybucha mniej więcej w tych samych odstępach czasowych i następna eksplozja powinna się już była wydarzyć. Być może dojdzie do takiej mega erupcji w przeciągu najbliższych kilku tysięcy lat, chociaż bardzo możliwe, że do takiej katastrofy dzielą nas zaledwie dekady. A to dlatego, że aktywność superwulkanu Yellowstone gwałtownie rośnie. Teren unosi się i opada o kilkanaście centymetrów w ciągu roku, a w 2008 roku, w ciągu zaledwie 11 dni, zarejestrowano tam 2000 trzęsień ziemi. Bardziej ciekawe niż kiedy wybuchnie jest dlaczego. Okazuje się, że ten superwulkan znajduje się nad tak zwaną gorącą plamą, czyli regionem, gdzie magma ulatuje w kierunku powierzchni, tworząc ogromną komorę magmową. I tak naprawdę, to nie wiemy, ile takich superwulkanów gotowych do eksplozji znajduje się na całym świecie.